Siemanko, witam wszystkich w końcu z nadwody. Udało się, pogoda się poprawiła, jakieś ostatnie 4-5 dni przestało padać w końcu. I lekkie przymrozki no, sprawiły, że te mniejsze rzeki, jak widać, wróciły do stanu normalności, że tak powiem. Stanu, kiedy można już wyjść i spróbować coś połowić. Dlatego postanowiłem dzisiaj wybrać się na małą rzeczkę niedaleko mnie w poszukiwaniu jakichś szczupaków. Także dzisiaj ze mną kijek od Favorite Skyline 14,45 grama, jak dobrze pamiętam. 15,45, przepraszam. Także dzisiaj taki cel na dzisiaj, szczupaczki i mała rzeczka. Czy będą jakieś wyniki? No mam nadzieję, bo dawno nie połapałem ryb, także trzymam mocno kciuki za to, żeby dzisiaj udało się coś fajnego połapać. Was też proszę o łapeczki w górę, subskrypcję na kanale. No i co, nie przedłużając chyba, ja zapraszam Was do oglądania. Także tutaj jeszcze macie taki rzut oka na rzeczkę. Tutaj ten odcinek jeszcze jest w miarę ładnie wyglądający. Tam z przodu poprzednie to były tragedia, jak po wojnie, także nie wygląda to dobrze, ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki i lecimy. Pozdro. Nadmienię tylko jeszcze, że wędkuję w Anglii. Tutaj łowienie szczupaków jeszcze jest dozwolone, także możemy sobie legalnie do połowy marca łowić na rzekach szczupaki. Potem już ewentualnie tylko kanały i jeziora, jeśli dane kluby zezwalają na to. Także tak o, dla sprostowania, żeby później nie było jakichś tam awantur w komentarzach. Pozdro, trzymajcie się. I got the snake in me. Venom in there in my veins now. I got the snake in me. Black Mamba in the game now. This ain't about bravery. It's about winning chips. It's that feeling you get when you know exactly what winning is. I got the snake in me. Venom in there in my veins. Mamy pierwszą rybkę dzisiaj w końcu. Noworoczny szczupaczek. Nic wielkiego. Jakieś 6 dyszek, myślę. Ale jest. Pierwsza rybka. Pierwsza rybka w nowym roku. Wyjdziemy sobie tutaj na trawkę. Wyhaczymy. I wypuścimy. Taki, ja wiem, z 60, mały, ale wariat, fajnie nabite już. Ajajaj. Była rybka. Jest kolejny szczupaczek. Podobny. Dobra, i wyciągamy drugą rybkę. Opa. Rozmiar podobny, myślę. Tylko wyjdziemy sobie z tego błota. Tu na trawkę. Przyklejone do dna są jeszcze, bo są całe w pijawkach. Poprzedni tak samo był mocno obklejony pijawami. Chociaż są już takie, mimo że niewielkich rozmiarów, to są już fajne, grubiutkie, jak widzicie, o, tłuściutki. Dajajaj, dawaj, się poplączysz zaraz, ty. Już się poplątał, dobrze.
O. I się wypił mały. O. Niestety problemy z kamerą, rybka numer 3. Małe problemy z baterią, rybka numer 3 w podbieraku. Największa dzisiaj, no mega, ta już jest nabita sporo. Ale wszystkie są obklejane pijawami. Także wszystkie siedzą przy dnie. Tym razem na Relaxa 4L. O. Dobra, dobra, już. To co, odpinamy. Szybka fotka, patrzcie jaki grubas. Odpinamy, szybka fotka i do wody. Także mamy 79, fajny, nabity, grubiutki szczupaczek. Coś się dzieje. Dobra, rybka odpoczęła, gotowa do drogi, także wypuszczamy. I popłynął. No warunki ekstremalne.